Dzień dobry Państwu, 24 dzień października 2018 roku z Gryfem 1-3, a tak poza tym, no, oczywiście zdarzały się remisy, ale mimo wszystko no, to jest wynik ponad stan w tej chwili, jeżeli chodzi o Elanę Toruń. Troszkę 10 Mateusz Bogusz, 11 kapitan Tomasz Podgórski, 16 Michał Wanski, 17 Maciek Urbańczyk, 18 Łukasz Duriszka. 6 Patryk Urbański, 7 Artur Lenartowski, z dychą Patryk Aleksandrowicz, 15 to Filip Kozłowski, miejsce tego, który otrzymał czerwoną kartkę, a więc Kubę Banacha. Tak jest. Jeżeli chodzi o skład ruchu, tak uzupełniając Państwa wiedzę, to oczywiście nie ma Roberta Obsta, jeżeli chodzi o ostatni mecz, i także Bartłomieja Wdowika. Oba zespoły już po szybkie gongi i nagle się okazało, że sytuacja jest dramatyczna. No i efektem tego jest miejsce niemal dokładnie. Jest nowy dzień, no i pierwszy gwizdek arbitra, no i ruch na pewno z nadziejami na dobry rezultat przyjechał do Grodu Kopernika. Gramy w Toruniu i stroje białe to oczywiście ruch Chorzów, natomiast Elana w swoich strojach, to prawda, trochę wyjazdowych, no bo to są stroje koloru granatowego, niebieskiego. My mężczyznami, żeby wystąpić przez czerwoną kartkę z meczu z PGE GKS-em był Katów. Patryk Aleksandrowicz do pola karnego, będzie okazja dla Elany. Kozłowski, ale przestrzelił ostatecznie Filip Kozłowski. Lecha, choć pilnował tego bliższego słupka golkiper ruchu, ale nie. Stronę przejmuje piłkę już Podgórski, może uderzenie, ale jednak dogrywa do Bogusza. Bogusz, ładna podcinka i zagranie na pole karne, będzie okazję dla Urbańczyka, ale ostatecznie nie udało się tutaj oddać strzału nam bramkę. Pola karnego już wjechał do szesnastki Bogusz, trochę jednak oddalił się od pola karnego, zagrywa do pola karnego, będzie szansa na uderzenie. Jeszcze być może dobije tę sytuację Walski. Partnerzy w polu karnym, to jest dobra wysokość tej wrzutki, wydawało się, że była dobra, ale ostatecznie jednak na akcji skutecznym uderzeniem teraz odpowiedź ruchu Chorzów, prawy sektor boiska, ale bardzo nieudane teraz uderzenie z prawego sektora boiska w całej linii 16 metra, centra na dobrej wysokości, okazja, jeszcze poprawka ze strony Kozłowskiego, ale nie ma bramki. Piłkę w narożniku, Urbański na pole karne, krótki słupek, Lech, niezbyt pewnie bramkarz ruchu, jeszcze Lenartowski ma piłkę na lewej nodze, Lenartowski i Urbański, płaski strzał, jest Aleksandrowicz, Kordian, Górka, szansa na uderzenie, Górka, ta piłka przeleciała obok lewego słupka, takie niewygodne uderzenie, które... Za chwilę kolejne dośrodkowanie, znów to jest niezła wysokość, kotłuje się przed bramką, interwencja obrońcy ruchu, jeszcze Lech musi to poprawić, piłka tym, no to wszystko jak najbardziej wyważone, dośrodkowanie w pole karne, okazja i nie ma. Znów gola dla Elany, a to była kora blisko, jednak Podgórski odchodzi. Walski nad poprzeczką, to jest słabe uderzenie. Psza, przerzucenie na prawy sektor boiska. Czy tutaj jeszcze coś ciekawego będzie? Dośrodkowanie na dobrej wysokości. Doszedł do strzału wreszcie Artur Balicki. Szukał, ułatwia dobrego ustawienia, ale teraz to dośrodkowanie jest i to jest znów niezła wysokość. Lech. Ostatecznie udało się wyjaśnić, ale znów... Na końcówkę pierwszej połowy. No. Proszę bardzo. Dziękuję panie sędzio, a zatem koniec pierwszej połowy na stadionie przy ulicy Bema. 0-0. Momentami ten mecz mógł się podobać, ale no brakuje konkretów ze strony zarówno Elany Toruń, jak i ruchu Chorzów. 0-0 wynik... A przynajmniej zespołem lepszym. Tak, zdecydowanie, ale chciałeś od cytatu zacząć, to przypomnij. A tak, witamy serdecznie z K2. Oczywiście, ponieważ pod trybuną Elany Toruń, stadionu Elany Toruń, stadionu miejskiego w Toruniu w zasadzie zawsze wieje i... Miałeś o tym wietrze, który teraz będzie bardziej sprzyjał ruchowi Chorzów, no i od razu próbują się to wykorzystać goście uderzenie, ale daleko, obok bramki Mrozka. Wpadkę. Przegrana ze Skrą Częstochowa 0-1, o tym za chwilę, bo jest okazja do dośrodkowania dla Wołkowicza. Lech, pewny chwyt. Tym razem akcji z Podgórskim, Bogusz, lewa strona, Bogusz, uderzenie, ale bardzo wysoko, jak na razie te jest... wyróżnienia. Tymczasem dośrodkowanie, okazja zablokowana, ta próba Kołodziejskiego, znów było bardzo blisko. Ale teraz znowu właściwie chorzowianie mogą mówić o dużym szczęściu. O ile wcześniej Dominik Małkowski popisał się naprawdę bardzo dobrym powrotem, no to teraz stanął w odpowiednim miejscu. Gości, zagranie na lewą stronę, Wołkowicz. Wołkowicz, bardzo dobra piłka, jest okazja dla Elany i znów zawiodło w ostatniej chwili przyjęcie. Tym razem Kordian Górka. Przy środka Stryjewski, Stefanowicz, prostopadle do Kozłowskiego, Kozłowski. Jeszcze cały czas Filip Kozłowski, strzał ze strony Stefanowicza. Mogło to naprawdę skończyć się fantastycznie dla Elany i okay. Zobaczyli klarowne sytuacje i bramki. Zagrał do linii bocznej, będzie okazja na centrę. Jest to zagranie przed bramkę, Lech! Udało się mu uratować teraz ekipę ruchu Chorzów. No. Wycofanie tutaj do prawej strony, Duriszka szuka miejsca być może na strzał. No teraz w stylu Kłareżmy do lewej strony, strzał na bramkę, Brozek!
Na krótkim słupku. Najlepsza akcja ruchu Chorzów w tym meczu. Bardzo dobry wreszcie przerzut piłkarza z numerem 18. No i była okazja do uderzenia. No, panie Łukaszu Duriszka, jak mnie pan teraz zaimponował? Właśnie. 69 minut warto było czekać i dobra interwencja Mrozka. Tutaj plus. Czwórka zawodników ruchu. Wrzutka w kierunku Kędziory. Jeszcze postara się to wykończyć. Bogus strzał na bramkę. Czy ktoś zmieni kierunek? Ostatecznie Elana to zażegna Sokoli z własnego pola karnego, ale niezbyt dokładnie. Urbańczyk, uderzenie Bartosz Mrozek. Był tam jakiś drobny rykoszet, ale nie piłkarzom możemy tylko współczuć w tym momencie. Uwaga, bo teraz dobre wycofanie, strzał zza pola karnego. Stryjewski broni Kamil Lech. Aż się prosiło na trochę takie mocniejsze uderzenie, takie z prostego, może nie z prostego podbicia, ale ze sznurowadeł generalnie Mateusza Stryjewskiego, bo to było dobre podanie z prawej flanki, płaskie gdzieś. Przypominamy, że to jest doliczony czas gry, a więc jeszcze półtorej minuty przynajmniej pozostało nam do końca meczu. Kędziora przechwytuje piłkę w polu karnym. Kędziora, jeszcze cały czas Wojciech Kędziora, wycofujemy piłkę. Szansa dla Nowakowskiego, strzał! Poprzeczka po interwencji Mrozka! I naprawdę to była najlepsza sytuacja dla ruchu. Ależ to się mogło nam zakończyć. Bardzo dobrze się stary lis pola karnego Kędziora zachował. Przetrzymał piłkę, idealnie odegrał. No i tylko centymetry. Akcja rezerwowy. Rurka. Problemy z przyjęciem piłki i koniec! Koniec tego meczu. Elana Toruń, Ruch Chorzów 0-0. My już biegniemy na Murawę, żeby robić wywiady. Mecz, jaki był, każdy widział momenty i tylko momenty. Tak, już myślę, że Konradzie można, może ciebie nie pożegnać, bo mecz zrobił akurat wywiady. Mecz 0-0. Przewaga Elany Toruń nie podlegała tutaj dyskusji w tym meczu, no ale zabrakło tego wykończenia. No dokładnie, dokładnie. Od dwóch w poprzednim meczu z Bełchatowem również przeważyliśmy cały mecz. Szczególnie pierwszą połowę, tak jak dzisiaj. Niestety nie umiem strzelić bramki. Może brakło trochę szczęścia, ale mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu z Olimpią Grudziądz już się przełamiemy i będzie 3 punkty dla nas. Szczęście się trochę uśmiechnęło do Was w samej końcówce, bo tam poprzeczka dla ruchu Chorzów. Wróciliście z dalekiej podróży. No tak, tak. No świetnie Bartek wybronił. Chwała mu za to. Ale musimy się skupić na sobie też, bo tyle mieliśmy dzisiaj sytuacji. Ta piłka gdzieś krążyła na 5 metrze ruchu, ale niestety nie chciała wpaść. Wiadomo, jaki tutaj był dzisiaj klimat, puste trybuny, to pewnie troszkę Was deprymowało, to jednak miało być piłkarskie święto. Jasne, że tak, no kibice robią robotę, tak. Zawsze daje to 20% więcej od zawodnika, moim zdaniem, ale niestety taka była odgórna decyzja i nic na to nie poradzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.